No i witam, no i cześć. I słuchajcie, możemy sobie lecieć dalej. Przedni odcinek był z eksploracji tej jaskini, tutaj jaskini, tego miejsca, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, ustalmy co tam iść, tam na pewno jakieś zadanie jeszcze dostaniemy, żeby to zeeksplorować. Byliśmy tam, kawałek sobie obeszliśmy, więc wiemy mniej więcej jak to wygląda. Zdobyliśmy sobie fajny, jakiś bardziej kostur czy coś takiego, ale no dwuręczną broń w każdym razie. Jak dojedziemy z siłą do 89 i będziemy mogli to założyć, to będzie miazga. Oj, będzie miazga. Słuchajcie, a jeszcze nie mamy rękawicy żadnej do założenia. Ciekawe. No dobra, nieważne. Ważne jest to, że idziemy sobie jakieś zadanie robić i musimy się teleportować stąd, tutaj. Zobaczcie, jak w głąb idzie. Tu wchodziliśmy. Weszliśmy aż tutaj, nie? To? Co to zaznaczy w ogóle? O co tu chodzi? Usuń punkt nawigacyjny. O właśnie. To pewno. Jeszcze bym chciał jedną rzecz zobaczyć, tylko gdzie jest to wszechserce, bo tu by było. W porcie? Walka, widzicie, Astrid, walka dystansowa. A też tutaj kurczę. Dobra. Zobaczymy. Pójdziemy do fortu w ogóle. Zobaczymy, co ona nam powie na walkę dystansową. Czy czegoś tam się będziemy mogli nauczyć, czy nie? Bo już nie wiem. Zgłupiałem sam. W każdym razie ciśniemy w to miejsce. I zaraz sobie bierzemy jakieś zadanko i lecimy. Trochę się wczytuje, nie? No. O jest. Dobra. Gdzie jest ta pinda? To jesteśmy tak obróceni, że to nigdy nie widać, nie? Czyli w tą stronę? Nie wiem, gdzieś tutaj, no. Gdzieś tam jest Astrid. Faktycznie może tutaj być. No to raczej Astrid to nie jest, ale może chociaż strzał jakieś? A! Dlaczego nie handlujesz w Zapytamy forcie? się już. Pochodzę z miasta w kraterze, a to się nie podoba strażnikom. Przynajmniej pozwolili mi się rozstawić tutaj. Jak idzie interes? Niestety, nie dorobiłem się zbyt wielu klientów. Głównie obsługuję te pracujące w polu biedaczyny. Bardzo licho u nich z kryształkami. Strażnicy zaś we wszystko zaopatrują się w forcie. Kiedy tylko uzbieram dosyć pieniędzy, wyniosę się stąd. Na pewno nie czeka mnie tu świetlana przyszłość. Co oferujesz? U mnie znajdziesz towary z całego świata, a ceny są moim wielkim atutem. Wiesz dlaczego? Nie. Nie mam pojęcia. Bo niby skąd? Widać, że nie jesteś obeznany w biznesie. Ej. Ale i tak ci powiem. Sprzedaję swój towar po cenach rynkowych. Bez rabatów, promocji, nic z tych rzeczy. A ponoć ceny stanowią twój atut. Źle mnie zrozumiałeś. One się nie zmieniają. W tym tkwi ich przewaga. Nikogo nie oszukuję. Co za tym idzie, nie mogę cię potraktować szczególnie. Na moim miejscu zrobiłby to tylko kompletny idiota. Czy wyglądam na kompletnego idiotę? Już trzeci raz dostaję taką odpowiedź. Muszę przestać o to pytać. No właśnie. No nieważne, zagadałem się. Odezwij się, jeśli zapragniesz zerknąć, czym handluję. Charakterystyczne, standardowe, jakże już epickie sformułowanie. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Z przyjemnością.
Co ty masz tutaj ciekawego, chłopaka? No, strzały to sobie kupimy, na pewno. Da radę kupić wszystkie. Ej, w końcu nakrycie głowy, które jest lepsze. Co ty siaka? Ale nawet ten pancerz jest lepszy. O, to panie, my tu musimy coś sprzedać. Dobra, my tu sprzedamy. Sprzedamy sobie jakieś fanty. Dobra. Lecimy na te złomowe strefy tutaj. Ta lampa, a lampka, teraz widzę, czemu to była lampka. Dobra, trochę fajków, pakiet toaletowy. Same takie potrzebne rzeczy. Dobra. Ale tutaj z tych pantów, co my nosimy, te broni, bo przecież tych broni też nabraliśmy, to nie miara. To na pewno możemy sprzedać. To są jednoręczne, tak? Ten jest najlepszy, no to dobra, to te sobie sprzedamy. 8, no przecież jak to będzie. No właśnie, to wszystko sprzedamy, dobra. Samo to. Bo ten zew musi zostać, bo to jest jakieś fajne, ale... Dobra, teraz tak. Tu była lepsza, lepszy pancerz. Dobra. Ale zaakceptujmy, dobra, zaakceptujmy. Okej. Okay. Jeszcze będzie miał? Mam nadzieję. Z przyjemnością. Nawet ten hełm jest lepszy, nie? Ale tylko jeden, więc. No jak? Dobre ubranie rebelianta, ekwipunku. Czemu nie mogę? Ach, za 5000, dobra. Trochę jednak kosztuje, nie? Może coś jeszcze sprzedamy, co? Po ile to jest? To są no tanie rzeczy. To są tanie rzeczy. Dobra, trudno, nie stać nas, co nas nie stać. Ale gdzie jest ta... Astrid, gdzieś tutaj. Hej, hej, hej! Zaczekaj! Poświęć mi chwilę, dobrze? O co chodzi? Chcę się stąd wyrwać. To się wyrywaj. Jest tu takie... niedaleko. Legowisko szczurów. Wielkich, wygłodniałych. Nie pozwalają nam pracować. Kazali mi się tym zająć. Nie wolno mi wrócić, dopóki nie pozbędę się szczurów. No to je załatw. Nie, 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 nie. Nie zdołam tego zrobić. Nie? I już. Miałem z nimi przejścia. Straszne przejścia. Łapka jak nic. Ty z pewnością się ich nie boisz, prawda? Czy mógłbyś... Nie boję, ale... ...je zlikwidować? Zapłacę. Skąd przyłażą szczury? Żyją na błotnisku.
Idź za węchem, trafisz bez problemu. Dlaczego tak bardzo nienawidzisz szczurów? Nie lubię o tym gadać, ale... Dobra. Nie zawsze byłem berserkiem. Dawno temu wiodłem życie panity. Co noc spałem w różnych gównianych miejscach. A te cholerstwo łaknęły ciepła naszych ciał. Dlaczego właziły nam do posłań? Nie dało się ich powstrzymać, chwyctwo. Nie chcę więcej o tym mówić, jasne? Tak, rozumiem. Dobra tam szczury, ale dobrze. To masz być pułapka. Zajmę się szczurami. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem wdzięczny. Zabij je. Wykończ wszystkie. Pokaż, kto tu rządzi. Zajmiemy się tym szczurami. Misja plaga szczurów. To jeszcze tutaj dojdziemy do tej ławeczki, gdzie ona jest. Też fajna miejscowa, bardzo fajna. Okolica wydaje się gęsto zaludniona, lecz umocnienia są zbyt słabe, by teren nadawał się do zamieszkania. Zaleca się wznieść mury. Nie szukałem. Ona jest tutaj, może co? Ona jest tam. Chyba na chwilę tylko wlazłem, nie? A oni już robią dymy, bo... I zaraz idziemy upolować te szczury Olafa. Zagadamy z nią, bo ona jest też właśnie... Astrid jest też od... No widzisz, od broni dystansowej właśnie. Tu jest tylko jeden na jeden. Łuków i kurz, tak? A to idzie zrobić? Inteligencja na 20. Jeszcze dobra. Inteligencja na 20. Ok. To tak czy inaczej. Inteligencja na 20. Dobra. Olaf, gdzie ty masz te szczury swoje, co? Teraz tutaj robimy dziennik. Jest to. Tu jest towar, plaga szczurów. Dobra. O, trochę tych. Trochę tego jest, dobra. Zaznaczmy to na mapie. Mapa. Ojej. A gdzie jestem? No dobra, ci da. Ale tam mamy coś do... Olaf, tak jakbyśmy mieli już coś do oddania? No dobra, na razie idziemy na te szczury, no. Zapiszmy sobie tego. Też to fajnie tu wygląda wszystko. Bo nigdy nie wiadomo, na kogo jeszcze trafimy, nie? Może to będą tylko szczury, a może coś jeszcze. No, one są tutaj. Wiesz może, mały, po co ludzie zbudowali te szklane kopuły? Analiza składu materiałowego. Analiza warunków atmosferycznych. Analiza gotowa.
Prawdopodobieństwo 98. Analiza gotowa. Prawdopodobieństwo 98%. Formułuję odpowiedź. Zakładając, że struktury te były szczelnie zamknięte, panujące warunki atmosferyczne i wysoka zawartość dwutlenku węgla wskazują na przyspieszanie wzrostu roślin. Czyli typowa szklarnia. Ciekawe. Góry są też szczury. No tak to wygląda, jakby to było do góry teraz. Oj, mamy radę? Nie tak łatwo, chyba. Dużo tego natraciliśmy w tych... na atak tam, dobra, ale... tego towaru, także trzeba tutaj jakieś takie miary proste misje porobić. Jedno. Dobra, leży. Czy coś tutaj fajnego jest? Roślinka, roślinka. Dobra, zadanie mission complete, jak to się mówi. Fajne miejscowy, jakiś pol może do zabicia gdzieś. Tam coś pokazuje czerwonego, nie? Ale tamto miejsce też fajne. Pokazywało coś. A tu co to jest? Miejsce, coś tutaj było. Dobra, gdzie my mamy iść w ogóle? Wróci do Olafa, nie? Ale gdzie jest Olaf? Dziennik. Tam już coś się czachnie. Ej, no gdzie jest plaga szczurów przecież? O tu jak ładnie. Dobra, bo no, byliśmy gdzieś tutaj, nie? W forcie byliśmy. Tak z Kaleba do Asty mniej więcej, nie? Tak, w tą stronę. Chyba, że nam się automatycznie zaliczyło to zadanie, a nie zwróciłem uwagi, może tak być, nie wiem. Lodowy cierń, chyba.
No, to on tutaj stał. O, jest. Zabiłem szczury. No co ty, naprawdę? O kurde. Nie wiem, jak ci dziękować. Misja zabić to szczury, nie? Proszę, weź to. W końcu mogę wrócić do domu. Dzięki. No i fajno. Dobra, słuchajcie, bo tu mamy misji od groma. Już nie będziemy robić od razu tak tych głównych. A tu do 70 i... Aha. No i tu do 20, nie? 70 i 20, to musi być to, okej. To jest, czekajcie, my jesteśmy tu w forcie, tak? To jakieś zadania z fortu są? Są tylko zapiski. Halo? Działa to w ogóle? Próba mikrofonu. Raz, dwa, raz, dwa. Pieprzone kleryckie gówno, co za badziewie. Dorzuciliśmy do mięsa środki uspokajające, ale te bestie nawet nie chcą zmrużyć oczu. Wręcz przeciwnie, są jakieś niespokojne, pobudzone. Sprawdzę. Zobaczmy to zadanie, gdzie to jest. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, czy on tam jest. Ale szczury sobie zabiliśmy i pasuje, nie? To wysokie stężenie. My tu przejdziemy normalnie na wydobycie. Na lajcie? Zdaje mi się, że album by się to nie spodobało. Nie mam pogadamy pojęcia. Później. Jak pogadamy? Czy teraz muszę wrócić do tego chłopa? Do Skibora może? Dobra. Lecimy do Skibora. Zobaczymy, co na to Skibor. Jax? Co tutaj robisz do licha? Myślałem, że nie żyjesz. Znamy się? Tak, no weź. Czy Zakor coś ci mówi? Chwila. Jesteś Albem? Przymknij się. Ale trafił swój na swego, nie? Ej, tak na sekunda. Unus momento, sekunda. Lepiej zmieńmy temat. Przysłali cię, byś towarzyszył mi do depozytorium. Zgadza się? Nie do końca. Irisa chciała wiedzieć, czy nadal żyjesz. Tylko tyle? Nie mówiła nic więcej? Chyba muszę zacząć zatem od zera. Ale nie tutaj. Oni zawsze nasłuchują. Zawsze. Poza miastem będzie bezpieczniej. Chodź. Ty, a tak z ciekawości, co sądzisz o tym mieście? Wolałem swoją starą chatę. Wyobrażam sobie, ale ten zapach, odór... Wiele mnie nauczyło. He? Woń piżma, żądza, strach, chciwość. No wiesz, cały ten fetor. Tak pachnie ludzkość. Myślałem, że się nie wychylasz. Takie mielenie ozorem ściągnie na ciebie uwagę. Spójrz tylko na te wory mięcha. Nie zauważyliby własnej śmierci. Jeśli to takie ważne, zamknę się. Jesteś dla mnie autorytetem. Ideałem. Doprawdy? Tak. Wkrótce zrozumiesz.
Co się wydarzyło? Czy cieszysz się wyjątkowymi innymi oznakami życiowymi, wspaniałą muskulaturą, brakiem defektów mózgu? Jeśli tak, to udaj się do południowego sektora Ignagdonu. Obiekty badań, które spełnią odpowiednie wymagania, zostaną nagrodzone Alexitem. Ja mam za nim iść? Chyba tak. Opo, byleby mnie gdzieś nie wpierdzielił w jakieś... Samo się zapisuje, pasuje. Biegnie, biegnie. Biegnie, biegnie, Renifer. Może trochę szybciej? Jest w stanie szybciej biec? Czy tak tylko biegnie o tyle? A może ja będę ją tam zaprowadzić? Bo to jest kawał drogi, ej. Dobra, tyle chyba wystarczy. Pora wyjaśnić kilka spraw. W porządku, czyli ja wiem więcej o tobie niż ty o mnie. Pytanie brzmi, ile informacji wolno mi wyjawić? Irisa nie wdawała się w szczegóły z jakiegoś konkretnego powodu. Nawiążmy więc nić zaufania. Chodź ze mną do depozytorium w Ignadonie. W międzyczasie lepiej się poznamy. Opowiem ci więcej o sobie i o moim zadaniu. No dobra. Co za to dostanę? O ile się nie mylę, Irisa zastanawiała się, co się ze mną dzieje. Pójdź ze mną, a na pewno dostarczysz jej konkretnej odpowiedzi. Kto wie, co się wydarzy, jeśli się rozdzielimy. Nie jestem jednak idiotą. Znam cię na tyle, by orientować się, na czym ci zależy. Zdołam ci to załatwić w depozytorium. Broń, amunicję, sprzęt. Co tylko sobie wymarzysz. Do wyboru, do koloru. Mam dostęp do wszystkiego. To co? Idziesz czy nie? Jeśli chodzi o mnie, możemy ruszyć. A czemu ja go miałem wyprowadzić? Czemu sam nie mógł? Drogę. Najpierw wyjdziemy poza kraty. Im szybciej się stąd zmyjemy, tym lepiej. Dobra. Po kolejnych choróbskach. Zapiszę sobie, bo... Wspinaczka zawsze przychodzi mi z trudem. To wada niedoboru Eleksu. Zaczyna się tracić siły. A co gdybyś zwiększył dawkę? Stracił ludzką postać? W życiu. Ci ludzie nie mogą się dowiedzieć, kim jestem. Ani skąd pochodzę. W depozytorium... Nie zostawiam takich rzeczy. Ach, powietrze staje się coraz bardziej rzeźkie. Uwielbiam tlen. Czujesz, jak wypełnia ci płuca? Tutaj nie czuć tak smrodu, jeśli o to ci chodzi. Dokładnie. Reakcje na otoczenie to coś, co odróżnia takich jak my od zwykłych albów. Szczyt ewolucji. Pieprzenie. Uczucia są fascynujące. Większość z nas nie chce tego pojąć. Nie od razu Magalana zbudowano. Przejąłeś to powiedzonko od ludzi, prawda? Mniejsza o pośpiech. Bardziej liczę się chęci. Nasi pobratymcy nie słyną raczej z miłości do zmiany. Ale to przyjdzie z czasem. Pewnie. Jak wszystko inne w życiu. No, no i co? Już się naopowiadałeś, chłopak? Gdzie ty idziesz w ogóle? Krater. Pozostałość po komecie. Czy ten piękny widok nie chwyta za serce? Mnie to wygląda raczej na kupę blaszanych budek. Poniekąd. Taki Mad Maxowy klimat. Na świecie. Mimo to symbolizuje także narodziny albów. Bez Eleksu, który zawdzięczamy komecie, by nas nie było. Już się napatrzyłem. A ty? Przejmy. Bylebym nie wziął jakiegoś ważnego zadania. No i właśnie to chodzimy. Dobrze. To nie jest misja główna, więc... To... Raczej się nie ma co obawiać. Innymi dzięki tobie istnieje. Co przez to rozumiesz?
Chodzi o mój wygląd, ale chyba może to wytłumaczyć. W czasach, kiedy ty i ludzie... Cholera. Spójrz na tę dwójkę. Pewnie czegoś od nas chcą. Pewnie chcą, a jeszcze jakiś fantebel? To było w Spinesie, czy? Pamiętam. Zabierz! Z jednym z nich miałem kiedyś spięcie. Lepiej ty się tym zajmij. Dopilnuj, by nas przepuścili. Za wszelką cenę. A co z tobą? Ja będę patrzył i się uczył. Ciekawi mnie, jak sobie poradzić. Cwaniak. Zamierzasz mnie wystawić? Podczas podróży należy się wspierać. Nawet wtedy, gdy nie płynie z tego żadna nauka? Nawet wtedy. W porządku. Możesz na mnie liczyć. No, zaraz zobaczymy, co powiedzą. Zgubiłeś się, koleżko? A może szukaliście sobie z kumplem jakiegoś miłego kącika tylko dla siebie? W istocie, po twoim uśmieszku widziałem, że jesteś w stanie nam nawet kilka polecić. Przepuść nas, to będzie po sprawie. Trzebaś kogoś... Aha, no to dobra. To śmieszna odpowiedź. W istocie, po twoim uśmieszku widzę, że jesteś w stanie nam nawet kilka polecić. Czy to była oficjalna prośba, abym obił ci mordę? To ostatnia szansa, byś ocalił swoje chude dupsko. Musisz dać mi trochę żywego eleksitu. Ta droga jest płatna. Bezpośrednio u mnie. Pamiętaj, co powiedział Viper. Wyraził się bardzo jasno. Nie zdzierać z podróżnej. Czy ja wyglądam na kogoś, kogo obchodzi, co gada ten pajac? 200 kryształków. I to kurwa natychmiast. Nie przelewa mi się w kieszeniach pusto, nie mogę dać ci kryształków, nawet gdybym chciał. Jeśli sądziłeś, że mnie zatrzymasz, to grubo się pomyśl. Oto moja propozycja. Ty zapłacisz mnie, a ja was nie zabiję. O! Mogę? Oto moja propozycja. Ty zapłacisz mnie, a ja was nie zabiję. Facet od początku śmierdział problemem. Chodź, zwijamy się z to. Chyba żeśmy się nie zrozumieli. To tylko taka opłata drogowa. Kazano mi ją pobrać. To naprawdę nie zależy ode mnie. Podziel się eleksitem, to zapomnimy o całej sprawie. Słyszałeś? Zapłać panu. Co? Dlaczego ja? Widzicie? Płać i nie marudź, kurwa. Problem z głowy. Chyba już na nas pora. Dobry tak pomysł. Wynoście się, zanim zmienię zdanie. No i widzicie, można... O, to jest teleport. My mamy odkryty ten teleport, czy nie? Dobra? A, mamy, dobra. Ej, kurwa, ktoś mnie obrzygał. Teren niestabilny. Zaleca się ostrożność. Stabilny emocjonalnie. Tego się nie spodziewałem. Nie wierzę, że go oszczędziłeś. Przyznaję, zakładałem co innego. Niemniej jednak, czas na nas. No dokładnie. Mimo to, zwolnijmy odrobinę. Ból brzucha mnie wykończy. Stronie życie się zbliża. Co dalej? Nie rozumiem, o co chodzi. Czuję się tak od kilku dni. Te słabe organiczne ciała są do dupy. Pewnie jednak potrzebuję więcej eleksu. Miałeś mi powiedzieć, co się dzieje z twoim ludzkim ciałem. Wielu z nas nie potrafiło pojąć, jak tyle lat temu udało ci się pokonać hybrydę. Nie mogliśmy cię zapytać, bo zniknąłeś. Część z nas myślała, że to dzięki zdolności do odczuwania emocji. By zwiększyć naszą skuteczność, próbowaliśmy ograniczyć spożycie eleksu. Co i tak zresztą nas czekało. Dlaczego? To proste. Konwertery zostały zniszczone. Produkcja eleksu drastycznie spadła. Tak czy inaczej, należało przeprowadzić wnikliwe badania nad wpływem emocji oraz tym, jak je okiełznać. I jak wam poszło? Jak widzisz. Analiz... Właśnie. Analizowałeś w kraterze zachowania ludzi? Nie tylko tam. W różnych innych miejscach. No, poprowadzić już.
Dobra, pora odpocząć. Mój organizm wymaga składników odżywczych niezależnie od stanu żołądka. Ale as. Być człowiekiem to żadna przyjemność. Ten układ immunologiczny to jakiś żart. Bez przerwy mi czegoś brakuje, a to witamin, a to białka. Trzeba dbać o metabolizm, pilnować poziomu cukru we krwi. Męcząca sprawa. Jako alp mogłem dokonywać niesamowitych rzeczy, nie jedząc prawie nic. A dla ciebie to jednak żadna nowość. To co? Głodny? Częstuj się. Nie, dzięki. Trudno, więcej dla mnie. Muszę teraz coś zjeść, inaczej w drodze okropnie osłabnę. Pójdziesz proszę na czaty i upewnisz się, czy nikt nas nie śledzi? Nie byłby to pierwszy raz. Spodziewasz się kolejnych bandytów? Tak, nasze spotkanie z tamtą dwójką będzie miało konsekwencje. Spróbujmy zminimalizować ryzyko konfrontacji. W porządku. Sprawdzę, czy nikt się za nami nie snuje. Przejdź się kawałek drogą, którą tu przyszliśmy. Tylko nie oddalaj się zbytnio, bo w razie czego nie zdołam ci pomóc. Chyba dam sobie radę sam. Do zobaczenia niebawem. Dobra, to wracamy tą drogą tutaj, tak? No tam siedzi? To stoi, dobra. Skibor się mylił. Nikt nas nie śledzi. A Skibora tam nie ma. Wracać. Gdzie jest, dobra. Myślałem, że jak wrócę, to go nie będzie. Ile osób nas śledzi? Trzy? Cztery? Ani jedna. Kiepsko. Liczyłem na odrobinę emocji. Nic tak dobrze nie robi, jak nieprzewidziane sytuacje. To ryzyko, adrenalina, wciągająca sprawa. Niestety, czas ruszać. Żołądek nadal nie daje mi spokoju, ale zamierzam to zignorować. No to dzida. Gotowy? Tak, chodźmy. Dobrze, jak mu się nam bebać? Tak się zastanawiam. Co czujesz, kiedy kogoś zabijasz? Będę szczery. Dla mnie to chwila euforii. Coś tu można się delektować. Świr. W oczach wroga gaśnie. Ciało dygocze, niczym zwolna miażdżony robak. Wszystko zależy od tego, o kogo chodzi. Rozumiem. Twoja niechęć lub sympatia względem ofiary określa, ile ciebie na niej zadasz. Lubisz dużo gadać, prawda? O kurwa. Nie potrafię dłużej milczeć. Nie w te... Wiedzieć, zanim mi przewano? Nie potrafię dłużej milczeć. Nie wtedy, gdy każde słowo i dech są zupełnie nowym doświadczeniem. Niemniej jednak masz rację. Póki co się przymknę. Kurde, bo chcę trafić jak... Na dalszej wędrówce. Się nie mogłeś doczekać, aż opuścisz Aterys. No, tak się nie mogłeś doczekać i co? Ale kto wie, co teraz ze mną będzie. Coraz trudniej mi dostosować się do miejscowych zwyczajów. Jeszcze pewnych rzeczy nie poprawili. Muzyczka już powinna się na przykład skończyć, nie? Nie pozwalam sobie niczego narzucać. Nie przejmujesz się konsekwencjami? Jeśli nie ma potrzeby, to nie bardzo. Chyba już pojmuję, o co ci chodzi. Przemyślę to w trakcie wędrówki. Właściwie to tyle chciałem ci powiedzieć. Jedyne, co depozytorium jest w stanie zagwarantować, to całkowite bezpieczeństwo. Ochrona przed zagrożeniami z zewnątrz. Kurwa. Lecz się. Kurwa, no nie zdążył się wyleczyć, no ja pierdolę, gdzie to zapisałem?
Jaka ma to? O kurwa. Ile osób na... Dobra, to wszystko z nim zagadaliśmy, chodź dalej. Tak się zastanawiam, co czujesz, kiedy kogoś zabijasz? Będę szczery, dla mnie to chwila euforii. Coś tym można się... Stoi czy idzie, dobra. Palić żony, chodź, bo nie ma czasu. Właśnie, jak już mówiłem. Światło w oczach wroga gaśnie. Ciało dygocze, niczym zwolna miażdżony robak. Wszystko zależy od tego, o kogo chodzi. No i bez żadnych. Bierzemy to, co z wilku pozostawało. Daj, chłopo, chodź. I można czekać. Napiszmy sobie, bo zaraz znowu... Już niedaleko. Czuję pustkę. A tak się nie mogłeś doczekać. To też już gadaliśmy. O tym już gadaliśmy właśnie. No kurwa, idziesz czy nie idziesz? Na co ty czekasz, szopo? O czym to ja? A, właśnie. Skrótek idzie czy co? Żadnych stworów, żadnych uczeń. Całkowite bezpieczeństwo nie istnieje. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego wtedy kompletnie zniknąłeś. Naszej linii obrony nie da się odbyć. Gwarantuję. Takie zapewnienia zazwyczaj bledną w starciu z twardą rzeczywistością. Właściwie, statystycznie rzecz ujmując... Daruj sobie. Dobrze, zresztą niebawem może się okazać, że to prawda. Nie ustawiamy, nie mają z tą hordą sporo wspólnego. Jedni i drudzy próbują uszyć mi wroga liczebnością. Dobra, jebnięty. Bo ja się bałem, żeby nie trafić tego gościa. Aha, on żyje, dobra. Myślałem, że on nie żyje. To twój nowy dom. No nie wiem. Co więcej, byłbym zaszczycony, gdybyś ponownie wstąpił w nasze szeregi. Weź też pod uwagę, że jestem jednym z niewielu tubylców, którzy są w ogóle w stanie się ucieszyć. Spotkajmy się później. Mam coś do zrobienia. A, pamiętaj o sprzęcie, który ci obiecałem. Gdzie cię znajdę? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będę w magazynie Alexu. O, a skoro o tym mowa, to dla ciebie. Zazwyczaj dostajemy stałe racje, ale... A, właściwie to nie musisz wiedzieć. Ej. A, robi się późno. Do zobaczenia. Coś szczerze. To mnie ktoś tutaj w chuja zrobił.
ale idę sobie zobaczyć. Zobaczymy, gdzie on pójdzie w ogóle. Potem się okaże, że tu mnie nie wpuszczą. Co tak długo? Miałem problemy w kraterze. Pieprzeni banici. Nie obchodzi mnie to. Zrobiłeś, o co cię prosiłam? Tak, oczywiście. Zdobyłem nawet coś ekstra. Proszę. Nie myśl sobie, że mnie tym przekupisz. Moja cierpliwość się wyczerpała. Natychmiast udaj się do Silosu i weź swój przydział. Twoja niekompetencja jest nie do przyjęcia. Koniec z tym. Inaczej. No chyba widziałem, ale dobra. No nie gadaj. Jakoś jednak nie sądzę, byś miał w tym swój udział. Nie byłoby go tutaj, gdyby nie ja. Towarzyszyłem mu przez cały czas. Jeśli to prawda, Skibor wszystko potwierdzi. Cholera, co tam się stało? Coś mnie bał. Wszyscy za mną. Wysadził się. Wysadził magazyn broni. Co się dzieje? Gadaj! Nie wiem, ja... Jest ja kurwa, kanapkę przykryję z ich. Skibor jako ostatni. Ostatni co? Przyszedł tu wziąć Elex, a potem... Potem nastąpił ten... Ubudu. Wielki wybuch. Wystarczy. Wszyscy mają wracać do pracy. Od teraz ja się tym zajmę. Tak jest. Co jest? Nie ma tu nic do oglądania. A Ele? Mów natychmiast! Czy to twoja robota? Wróciłeś do nas, by nas zaatakować? No chora. Co? Przecież przez cały czas byłem z tobą. Nie rób ze mnie kretynki! Zjawiasz się tu znienacka po iluś latach, razem z naszym agentem, po czym zarówno on, jak i jeden z naszych silosów wylatują w powietrze. Przypadek? Nie sądzę. Daj mi spokój. Co miałbym na tym ugrać? Na pewno więcej niż Skibor. Podczas gdy ty usilnie się wszystkiego wypierasz, jego można już tylko zeskrobać z podłogi. Trzeba dociec, kto naprawdę za tym stoi. To zupełnie inaczej jego miecz wygląda. Jeśli rzeczywiście nie masz z tym nic wspólnego, to w twoim interesie leży, by dostarczyć mi odpowiedzi. Do roboty. Zbadaj każdy trop. Chcę wiedzieć, co tu się dokładnie wydarzyło. O, i to będzie dobre na następny. Na nagranie na następnego odcinka. Czy odcinku? Sprawa została już załatwiona. No i widzicie? Kto i kiedy to zrobił? Dowódczyni Irisa. A teraz przestań zadawać pytania. Agenci wszystkim się zajmą. Możesz więc wracać do pracy. Ruchy! No i ruchy. Ruchy, kluchy, leniwe. My tu wszystkich przepytamy potem. No póki co kończymy odcinek i widzimy się na następnym. Znowu 50 minut odcinka. To tak szybko czas leci przy Eleksie, że szok. Trzymajcie się i do następnego. Hej.